Dzień dobry, ja jestem Nerwarian. A to informacyjny film na temat Challenge'u, który zaczynam oczywiście 1 lipca. O którym trąbię już od dłuższego czasu, ale stwierdziłem, że zrobię taki film informacyjny z kątem i ze wszystkim. Także, start 1 lipca, 10.00. Nie wiem planowo, ale wiadomo, jak, to, jak, jak ktoś mnie zna, to wie, że ja się spóźniam, także różnie bywa. A co najważniejsze, znaczy najważniejsze? No, po kolei, po kolei. Na start jeśli ktoś bywa na moich streamach od samego początku to wie, że jest intro. Intro już jest znane od jakichś kilku miesięcy. Jutro, znaczy no w piątek, piątek jak będzie challenge, będzie nowe intro. Także także będzie premiera nowego intro. To po pierwsze. A od razu nutki, które będą wykorzystane, żeby nie było, no żebym mogło odsyłać tutaj ludzi do tego filmu. Także to będzie na na liczeniu, że tak powiem, czyli tak jak wcześniej, jeśli ktoś znał poprzednie intro, a później będzie panutka, ta także od razu takie dwie rzeczy. Um, co to challenge'u, Gram w duecie ze Snowerem. Snower um, aktualnie grać Mastera na iście, Mastera na łeście. Znamy się od dłuższego czasu. E, ostatnio sobie pogrywaliśmy trochę duo, grało się przyjemnie. Stwierdziłem, że zaproponuję zagranie duo tego challenge'u. Zgodziliśmy się. Także będziemy grać w duecie całe 10 dni. Nie wiem, jak my trzymamy przez dwóch facetów, ale damy radę, wierzę. Um, oczywiście standardowo do, link chyba do Twitcha każdy zna, ale stwierdzimy, że pokaże. Um, co, do, co do wrzucania, wrzucania na YouTube wszystkich meczy, niestety wszystkiego nie będzie, no bo myślę, że przez te 10 dni zagramy ponad 100 gier, a trochę ciężko będzie wrzucić 100 gier, ponad 100 gier pewnie, na YouTube, a. także myślę, że wrzucę... 30-40 maksymalnie, chociaż nawet chyba, chyba nawet nie tyle, także, yy, także tak to będzie oglądało. Polecam, oczywiście, bywać na streamach i oglądać. A jeśli nie, o, no to można ewentualnie po prostu yy, pas broadcast oglądać, ale od razu mówię: pas broadcasty, czyli poprzednie streamy, yy, są tylko dla subskrybentów na Twitchu. Także tak to działa, tak to działało zawsze i nie zamierzam tego zmieniać. To tyle, jeśli chodzi o ten takie informacyjne, co do konta, moje konto, mój nick, to są cyferki e, na zasadzie kolejności alfabetu, czyli na przykład 14 to N, 5 to E i tak dalej, i tak dalej, i tutaj chodzi o to, że to jest nick nerwa, po prostu, tak to działa, na pewno będzie wiele pytań na ten temat, więc od razu odpowiadam, e, to do czempionów, mam zakupione 16 czempionów, 10, 6, 16. A z darmowych wziąłem sobie Tristanę i Garena oczywiście przycebuliłem. Nie będę nimi grał, od razu mówię. No i reszta w miarę grywana no też nie, jeszcze MF-kę. MF dostałem właśnie od widza po jakiejś grze. Także mf też oczywiście nie zamierzam grać, chyba że jakoś mi tam zautofiluje to może, może wtedy, ale miejmy nadzieję, że nie będę musiał grać na AD na tym challenge'ie. Także w planach jest, ja będę grał mid znowu Snomre gra mid top. Taki jest plan. Zobaczymy jak to będzie na wyższym poziomie, bo później tam trafia się autofill, no ale miejmy nadzieję, że będziemy dostawać swoje role. Oby. Także czempiony tak wyglądają. No i oczywiście runy. Co do run wszystkiego jeszcze nie ma. Także to będzie podczas rynku też dokupywane. Myślę, że jakiegoś IP plus sobie zakupię. Brakuje mi kilka run. Także to trzeba będzie dokręcić. Tutaj od razu nie ma atak damage'u jednego i nie ma trzech. AD czerwonych, także to jest strona run na i na ewentualnie Wukong'a, tak jest. Na Wukong'a, Garena od biedy, jeśli będę musiał wyciągnąć i, i tyle. Dalej druga strona run, to Lidalka. Oczywiście, no tutaj tylko i wyłącznie Lidalka. No, ewentualnie byłaby na Eweliny, ale Eweliny e, nie zamierzam grać. E, dalej, atak speed'owe, czyli AD, armory. Medium Resistance i Speedy to jest na sporo postaci. To będzie na irelie na Jaxa, na ewentualnie tam mfken na Queen, Tristane, Trinde i Xena. To są runy. Dalej typiczna AP. Czyli oczywiście typiczna AP. Um, Ari, Fizz, Diana. Aczkolwiek do Diany za chwilę omecik. Na Karmę i, i tyle. I ostatnia strona run. To ma być właśnie. To ma być gruba Diana, czyli dla Gragasa i dla Diany, ale nie mam jeszcze atak speedów czerwonych, także to też trzeba będzie zakupić, także dopóki nie zakupię to pewnie będę grał na tych, chociaż trochę biednie mi się wydaje grać Gragasa i, i Diankę bez atak speedów, także to będzie um, pewnie, pewnie w pierwszy dzień nie będę grał tymi postaciami po prostu, no bo bez tych run jest po prostu nie bardzo się czyści dżunglę, także tak, e, tak to wygląda. Co do samego streama, żeby wiedzieć kiedy jest stream, myślę, że codziennie będziemy zaczynać mniej więcej od 10.00 do której zobaczymy i będzie chęci, siły itp., itd. Ale najlepiej jak sprawdzać czy jest stream. Wtyczki aktualnie żadnej nie ma, ale można sprawdzać na zasadzie Kers Voice'a, którego polecam sobie zainstalować, bo będą również tutaj giveaway robione. Troszkę tam do Kersa się uśmiechnąłem, robię fajny challenge. Daje się trochę fantów do rozdania, także y, trochę RPG-ów będzie do wygrania y, i zawsze giveaway będą na, na kersie robione. I tutaj, jeśli stream działa, jest włączony tutaj jest taka zielona, zielona ikonka. I jeśli włączam streama, to tutaj w prawym dolnym rogu monitora wyskakuje wam info, że właśnie odpaliłem stream. Także działa po prostu e, jak wtyczka. Plus, tak jak mówię, e, giveaway będą robione ty, na tym. I jeszcze będą również giveaway od G2A. Tam będę rozdawał e, też euroski do wydania na stronie G2A na sobie na gierki. Także giveaway planowane z Kersa i G2A. I chyba myślę, że tyle. Trochę tam eurosków czy dolarków będzie. będzie. Nie, nie znam dokładnej ilości, także niestety nie mogę powiedzieć, ale myślę, że kilkaset będzie rozdany. No spokojnie kilkaset. Spokojnie kilkaset rpk kilkaset um, dolarków do wydania na G2A. I tyle. I tyle. Także taki jest plan. Start 1 lipca, koniec 10 dni później. Plan oczywiście, żeby zajść jak najwyżej, konta czyste. I tyle. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Dajcie znać znajomym, żeby wpadali. Um, dajcie oczywiście kciuk w górę, żeby było jak najlepiej spozycjonowane. I tyle. Zapraszam na streamy. Um, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzymajcie oczywiście kciuki. I tyle. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia na streamach przez następne 10 dni